W 1996 roku jechałem na wywiad do Paryża z Lionelem Ricci i kupiłem wódkę z trawką. Tym razem wywiad był telewizyjny, więc pomyślałem, że aby nie robić wiochy na wizji, zapytam go wcześniej, czy wódka jako prezent to nie będzie obciach. On odparł: Sure man, nie, że oczywiście nie ma problemu. Rozmowa była fantastyczna, chyba moja ulubiona spośród wszystkich wywiadów z artystami. Mieliśmy się spotkać o 17.00. Ale Lionel był ciągle zajęty, coś musiał zrobić, gdzieś pojechać do telewizji, do radia i tak dalej. Czekaliśmy z ekipą w jego hotelu do 19 albo i dłużej. Ale to był ostatni wywiad tego dnia, więc Richie był rozluźniony, nie ograniczył się do tych 15 minut, które oficjalnie mieliśmy zagwarantowane, tylko rozmawialiśmy pewnie dwa razy tyle. On jest typem, który uwielbiam: Gaduła. Zadajesz mu jedno pytanie, a on mówi przez pół godziny. Coś tak jak teraz ja. Wódkę dałem mu na koniec, mówiąc, że to taka polska specjalna wódka. Najlepiej picią z sokiem jabłkowym. Pomyślałem, że pewnie zostawi flaszkę w Paryżu, gdzie będzie to do Ameryki taszczył. Przy okazji następnej płyty Lionela, Time, wywiady odbywały się tylko telefoniczne. Nienawidzę takich rozmów, ale myślę sobie, Lionel jest gadułą, więc pewnie się z nim uda. Chcąc ocieplić sytuację i mu się przypomnieć, mówię: Słuchaj. Pewnie mnie nie pamiętasz, ale to ja jestem tym facetem, który w Paryżu dwa lata temu dał ci butelkę wódki z Polski. A on na to, men, człowieku, uratowałeś mi tą wódką przyjęcie. Zabrakło alkoholu i przypomniało mi się, że mam od ciebie coś z Polski. Mieliśmy soki, jabłkowy, piliśmy twoje zdrowie. No i od razu była inna rozmowa, bo on wiedział, że ja to jestem ja.